Budynek o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym składa się z dwóch części: mieszkalnej i usługowo-produkcyjnej, z dobudowanym magazynem. Położone na piętrze i oddane do użytku w 2019 roku, przestronne 100-metrowe mieszkanie oferuje lokatorom salon, dwie sypialnie, kuchnię, przechodnią jadalnię, łazienkę i garderobę. W części usługowo-produkcyjnej działa obecnie hostel na 60 osób z 20 pokojami, 4 kuchniami i 4 łazienkami. Łatwy dojazd do posesji, szeroka brama oraz łatwo dostępna powierzchnia magazynowa stwarzają duże możliwości biznesowe.